Właśnie, jak zostać gwiazdą? Tradycyjna recepta mówi wyjechać do Paryża. No dobrze, i co dalej? Miasto Moloch wchłonie każdego przybysza. Nie każdego jednak laurem ozdobi. Potrzebny jest ten lód szczęścia, żeby wpaść w oko. Oczywiście we właściwe oko. Tak, dopiero teraz można pokazać, co się umie. Tu n'es pas musicien et nous vivons bien loin. Depuis quelques jours, je vis dans le silence de quatre mots de notre amour. Tu vois, Christina, tu me fais encore la même faute. Pokazać, co się umie. Czy to ważne? Paryscy lansjerzy gwiazd i tak udowodnią ci, że nie umiesz nic, że klucz do twojej kariery jest tylko w ich rękach. Krystyna Konarska od 2 lat śpiewa w Paryżu. Nad Wisłą znali ją wszyscy. Nad Sekwaną publiczność trzeba z trudem zdobywać. Moi aussi, je connais cette chance et je crois deviner le pourquoi. Pierwszy krok, jak większość debiutantów na paryskim bruku, postawiła Konarska w teatrze rewiowym Olimpia. Jego dyrektor, pan Bruno Cocatrix, jak dobry dziadunio, opiekuje się swą podopieczną. Jest wyraźnie zadowolony. A pani Krystyna, czy także? Tu sais, c'est pas commode notre métier, et surtout à Paris.